Spotykamy się z Tobą, Tomku, z okazji premiery Twojej książki. Zły jest tytuł. Ja to chyba nawet napisałem w recenzji. Improwizacja w literaturze polskiej XX wieku. Zbyt obszerny. Ja lubię takie tytuły skondensowane, w których jest jakaś metafora. Może sama improwizacja by nawet tutaj wystarczyła. Właśnie improwizacja. Bohaterami tej książki są czterej ważni polscy pisarze modernistyczni. I ten wybór rozumiem. To jest Myśliwski, to jest Schulz, to jest Gombrowicz, to jest w końcu Tuwim. Ale ja spytam inaczej. Ja spytam o... No bo improwizacja przychodzi do tej książki z muzyki, z języka muzykologii, z praktyki muzycznej. Przecież nie z literatury, gdzie improwizacja jest zakorzeniona w romantyzmie. No? A jeśli ja bym szukał takich prób improwizowania literackiego, to szukałbym w zupełnie innych rejonach literatury. Ale o tym za chwilę. Spytam o inspiracje muzyczne. To jest bardziej improwizacja z współczesnej muzyki progresywnej, jazzowej, czy improwizacja, która gdzieś, ja kojarzę przynajmniej w historii muzyki z barokiem. Jak to było? I co było pierwsze, literatura czy muzyka? Pierwsza była muzyka w literaturze. Niekoniecznie sama improwizacja jako myśl, choć wielbiłem improwizację od samego początku właściwie. I to mnie zajmowało poza literaturą. Czyli studiowałem to, co się stało z improwizacją w historii nowożytnej kultury europejskiej. Czyli czytałem różne książki, głównie obcojęzyczne, które o tym mówią i o tym, jak tracili muzycy zdolność do improwizowania. To się stało pod koniec XVIII wieku, na początku XIX. Niektórzy kompozytorzy przestali tak pisać partytury, że zostawiali miejsca wolne do improwizowania. Bo muzycy byli przyzwyczajeni do utartych schematów, utartych, nazwijmy to, wariacji, koncepcji wariacyjnych. Więc kompozycje były w pełni wypełnione, już nie zostawiały wolnej przestrzeni. I potem, wiadomo, stało się coś niezwykłego pod wpływem bluesa czy jazzu. Tak? Jazz odmienił muzykę nowoczesną i nie tylko, i odmienił życie muzyczne. No i w samej, niekoniecznie to tylko jazz był źródłem tych zmian, ale w muzyce dwudziestowiecznej pojawili się kompozytorzy, którzy zachęcają, którzy improwizują, którzy myślą o improwizacjach. Więc na początku była refleksja kulturowa na temat muzyki, no i przekonanie intuicyjne, mówiące o tym, że być może w literaturze mamy do czynienia z czymś takim, z czymś podobnym, w którym element konstrukcyjny, przewidywalny, planowy, tak, występujący przeciwko romantycznemu natchnieniu, zaczyna dominować. Chciałem sprawdzić, co tam zostało z tego, albo co, jak jazz, zaczyna wibrować w literaturze współczesnej. A jeśli chodzi o tytuł, no to tłumaczyłem to Katarzynie, to zadziwię cię. Chciałem, żeby był na swój sposób odstręczający. I chciałem, jak wiesz, nie tytułuję tak książek. Nie używam takich tytułów. Zawsze robię coś jeszcze innego. Coś dodaję, coś objaśniam, coś przetwarzam. To jest taki pasywny akord, który właściwie mówi, no nie da się z tego za wiele zrobić, tak? On stoi i już. Więc, no, przepraszam, jest to dowód mojej przekory w dodatku, że jak wiesz, w środku jest strasznie dużo tak swobodnych tak fragmentów i tytułów i przetworzeń. Tak. I dlaczego ci autorzy, wiesz, bo to jest taki wybór czasami na przekór właściwie. Tak, no bo mógłbym też wymienić bardzo wielu autorów, u których te elementy swobodnego tak przetworzenia frazy czy standardu występują. No bo mnie interesowało, no to wiesz przecież,
Interesowała mnie też ta druga strona, powściągliwość, panowanie, okrucieństwo wobec elementu swobodnego. No, to prawda, ten tytuł ma w sobie taki rodzaj panowania. Tak, więc... No, też prowokacji. Prowokacji, tak. Ma w sobie prowokujące, tak. Być może w cudzysłowie, ale no już na to się nie zdecydowałem. Tak? Ale chyba istotniejsza jest jeszcze jedna prowokacja, którą ja to przynajmniej traktuję jako prowokację, bo według mojego odczytania, no, wytworzyły się takie trzy modele pisania, czy analizowania, interpretowania związków, czy równoległości w modernizmie, muzyki i literatury. Tak, to są te prace z kręgu, no, w Polsce Andrzeja Hejmeja, który tym się zajmuje. Dalej to są badania jakby fonicznej warstwy tekstu, które no, kategoria rytmu, rymu. No, sygnujmy to nazwiskiem Adama Dziadka i jego książki o rytmie, tak, w poezji Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Dalej no, też jest ten taki model semiotyczny, który pewno dałoby się wywieźć od wielkiej, moim zdaniem, ciągle książki Umberto Eco, Dzieło otwarte, tak? Poetyka dzieła otwartego. Natomiast ty bardzo świadomie i bardzo konsekwentnie właściwie rezygnujesz z tych utartych ścieżek interpretacyjnych, metodologicznych, nadając swoją propozycję. Gdybyś spróbował scharakteryzować na czym, ja wiem, że to strasznie trudno powiedzieć w paru zdaniach, na czym w twoim przekonaniu polegają te najistotniejsze związki literatury i muzyki? Tak. Tak, idę własną ścieżką, nie tylko w tej książce, ale właściwie od samego początku pisania o literaturze. Zajmowało mnie najpierw odejście od silnych modeli interpretacyjnych zawartych w teoriach, które kawałkują dzieła sztuki, porządkują albo same w sobie zawierają odpowiedzi. To była pierwsza rezygnacja. Tak? Rezygnuję z takich abstrakcji, które objaśniają utwory literackie, które stosują sami autorzy. Druga ambicja, której nie potrafiłem na początku sprostać, to próba opisania literatury jako techniki pisarskiej. Coś, co nie tylko jest poetyką, tak, w znaczeniu powszechnie używanym, ale to, co jest współczesną inwencją literacką, inwencyjnymi rozwiązaniami. Więc korzystałem ze wszystkich tych tekstów, o których mówisz, ale one były dla mnie raczej źródłem, tak, inspiracji, pomysłów, niż metodą. Bo co to znaczy opisać tekst literacki jako pewną zdolność inwencyjnego przetworzenia, jako pewne techniki, których nigdzie nie spotkamy. Tak? One gdzieś istnieją zawsze, tak zapisane, ale nie ma czegoś takiego jak schemat na przykład rozwijania wątków w powieści, przetwarzania itd. Więc ja idę sobie śladem pisma, powściągając się za wszelką cenę przed łatwymi uogólnieniami, przed łatwymi kategoryzacjami z innego języka, z innych języków nieliterackich. Staram się opisywać porządki wewnętrzne tak pisania, tak jakby to były partytury, które można usłyszeć. No bo czytamy tekst i słyszymy, jak on brzmi, jak on wybrzmiewa. To jest coś innego niż oczywiście partytura muzyczna, ale nadal możemy słyszeć te głosy, które ze sobą tak rozmawiają, te dialogi, dlatego często stosuję tak, no, metafory, które są wzięte z dialogu jazzowego czy z dialogu operowego, tak, czy z kłótnią, tak, rozmową i tak dalej. Czyli pokazuję jakby formalne elementy. No to jest jakby sedno tego, o co mi chodzi od dawna, opisanie tego, jak forma literacka poznaje, powiedzmy, świat. W jakim sensie poznajemy przy pomocy naszych inwencji, pomysłów i tak dalej. No oczywiście
gdzieś w tle jest ta pochwała improwizującego, który się uwalnia. No i wiesz, tak cię czytam, nie? Że także jako taki jeden z najmocniejszych we współczesnym literaturoznawstwie polskim głosów przeciwko gwałtowi zadawanemu przez teorię czy metodologię w literaturze. Narzucania pewnego modelu teoretycznego i potem podporządkowywania temu modelowi tekstu literackiego. Dlatego tam, gdzie mogę teoretyzować, to ja chowam to. Tam, gdzie wiem, jak to trzeba robić, to jest, nazwijmy to, precyzyjne, dokładne i oparte na doświadczeniu pojęciowym, to chowam to doświadczenie bardzo często. Tak? Czyli traktuję to po prostu jak pewną wyuczoną pracę rzemieślniczą czy inną, prawda? Posługujemy się pewnymi technikami, umiemy je, doskonalimy je, ale niekoniecznie rozprawiamy o tym, czym one są, jak one, jak należy je opisać. To prawda. Jak Nabokow wygłaszał te swoje znakomite wykłady, nie pamiętam na którym, z uniwersytetów amerykańskich, to właśnie w ogóle go teoria nie interesowała, a te wykłady, niedawno je czytałem ponownie, one przetrwały i one są nadal olśniewające. On pozwala literaturze mówić właśnie, dosyć obszernie cytuje, ogranicza komentarz i jeśli wprowadza jakieś konteksty, to te konteksty są wprost wywiedzione właśnie z lektury i z praktyki pisarskiej. No to mnie też interesuje. Tak, oczywiście, choć nie jest to mój mistrz, to staram się zbliżać do tekstów pisarskich w pisaniu. Stąd te używanie pewnych form poznawczych, których rzadko się używa w tak zwanym literaturoznawstwie. Tak? Czyli na przykład parafrazuję, często pastiszuję, tak? Wywodzę z frazy albo poddaję się rytmowi, tak? Tego pisania. Czyli jakby ciągnę wątki o charakterze muzycznym, stylistycznym, formalnym w tekście, żeby powiedzieć coś bardzo ważnego o tym tekście. Za wszelką cenę dążę do tego, żeby literatura była głosem, który mówi swoim głosem. Ja się przyznam do dość zabawnego, ale znaczącego błędu, jaki mi się zdarzył wtedy, kiedy pracowałem nad recenzją wydawniczą tej książki. W którymś momencie, nie pamiętam dokładnej frazy, ale ona miała się zaczynać tak, że autorka, bo musiałem udawać, że nie rozpoznałem, choć rozpoznałem od właściwie pierwszych partii tej książki, kto jest autorem, w swoich, i tutaj miało być interpretacjach, i napisałem improwizacjach. I napisałem improwizacjach, potem to poprawiłem przed wysłaniem. Ale to jest znaczące, dlatego że ja mam takie poczucie, że w wielu fragmentach dotyczących właściwie każdego z tych pisarzy, w szczególnym stopniu chyba Myśliwskiego, tak mi się wydaje, przekraczasz granicę interpretacji, a pozwalasz sobie jakby współimprowizować z tekstem, który czytasz. Tak. Czy to było świadome zamierzenie? Tak, to było bardzo świadome. A czy w takim sensie, w jakim można zaplanować pewne elementy. Tak, pozwalałem sobie na to czytanie przy pomocy czasem technik awangardowych, charakterystycznych dla sztuki nowoczesnej. Czyli po prostu tego, że wyobrażam sobie, na przykład wyobrażam sobie i nie kończę na tym, a tworzę całe wyobrażenie, na półsenne często. Tak? Czyli pozwalam sobie wyimprowizować, jakby przetworzyć jakiś wątek i pokazać jego oniryczną, no, moją stronę. I krótko mówiąc, chcę także jakby formą, powiedzmy w cudzysłowie, artystyczną, tak, interpretować tekst, no bo no, to, co jest może najważniejszym, fundamentalnym elementem mojego pisania, to jest takie przekonanie, że książki istnieją nadal dla nas, kiedy stają się źródłem twórczego przekształcenia. Tak?
Mm-hmm. Po prostu o tym sobie mm-hmm. myślę, tak, że ktoś bierze właśnie płytę jazzową, nagraną przez kogoś i nie robi tego z jakichś powodów innych, muzealnych, mm-hmm. prawda, upamiętnienia itd., tylko nadal w tej muzyce istnieje możliwość tak, mówienia o współczesności, kiedy przetworzymy tę muzykę, przekształcimy, wyimprowizujemy coś nowego. Po prostu staram się, żeby te książki nadal żyły, nie dla jakiegoś środowiska literaturoznawczego czy kogoś takiego, tak? Tylko żeby istniały jako opowieści o współczesności. Dlatego stosuję te techniki wariacyjne, no bo one są dla mnie świadectwem również mojego emocjonalnego nastawienia, nie tylko poznawczego, intelektualnego, prawda? Tak, tu jest pasja, tu jest pasja. A czy, jak sądzisz, bo wiemy na pewno o tym, że Myślicki słuchał jazzu. Mhm. No to wiemy, no choćby chyba mówił o tym w jednym z wywiadów, który ty przeprowadziłeś. Mhm, tak. Czy to jego słuchanie jazzu, on mówił, zdaje się nawet, że tak, także w trakcie pracy, w trakcie pisania słucha, miało wpływ na sposób, w jaki on plecie fabuły, bo myślę sobie, że ten element improwizacyjny u Myślickiego to jest ten niezwykły splot fabuł, które się rozwijają, zwijają, bywają niedokończone, ale znajdą echo gdzieś dalej w tych dosyć obszernych powieściach. Tak, zastanawiałem się nad tym. Niekoniecznie w ten sposób, że szukałem u tych muzyków, których słucha Myśliwski, takich pomysłów, tak? No bo mniej więcej wiem, że najbardziej, czy najwięcej uwagi poświęcał Parkerowi, że to była ta granica, tak, gdzie Charlie Parker grał i że już cool jazz raczej niekoniecznie go interesował. Więc nie myślałem sobie o tym, żeby tak, no znam Parkera, tak, muzykę Parkera. Wiem, że słuchał Schuberta, sonat Schuberta, które mają taką kapryśną, niezwykłą formę. Tak, to w ogóle zastanawiające, zastanawiało mnie wiele tutaj rzeczy. Za każdym razem jednak, kiedy myślałem sobie o właśnie owym zaskakującym splocie fabuł, tak, nie tylko fabuł Myśliwskiego, to myślałem o formach muzycznych. W dodatku, że jest cała masa rozwiązań rytmicznych, tak, muzycznych frazy, zdań poszczególnych. Nieprawdopodobna praca nad składnią, nad różnego rodzaju kontrapunktami, ale nigdy prostymi. Tak? Nie ma tam nigdy prostego rymu, prostej analogii składniowej, symetryczności. Nieustannie jest odchodzenie od tego, co jest jakby potrzebą banalnego ładu muzycznego. Więc to oczywiście było dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby myśleć sobie o tym. No bo jeśli sobie pomyślimy, że to są takie kompozycje, które znamy z historii muzyki i że słyszymy nagle taką organizację formy jak w jakichś suitach muzycznych Mingusa, który jest właśnie taki, nie wiadomo jak to przeszło właśnie, czy Józefa Latifa i innych wielkich muzyków, którzy no nie lubią tej symetrycznej formy przewidywalnej, w której jest tak standard, improwizacja, powrót do standardu, tylko po drodze się pojawiają inne standardy, inne możliwości, które wchodzą, tak, które są przetwarzane, w których porzucamy coś nagle, tak, bo przestało dawać nam możliwości no inwencyjne, energetyczne. To jest też taką Myśliwskiego, że struktura tych jego no przynajmniej czterech ostatnich powieści jest taka, że właściwie każdy rozdział jest, ja bym powiedział, oddzielną solówką, tak? żeby trzymać się tej terminologii muzycznej dotyczącej jazzu, że to jest tak, że mamy na scenie kombo jazzowe, tak? I kolejny muzyk, teraz ja, i snuje swoją opowieść, tak, które się gdzieś tam składają, składają no, w ten taki wielki temat Myśliwskiego, którym jest ciągłe rozpamiętywanie własnego losu. Tak. Prawda? No. Ale w środku nagle masz, prawda? Ale tam są niezwykle zabawne przecież epizody, nieoczekiwane zupełnie zwroty, naruszony jest porządek czasowo-przestrzenny przecież,
No, ja miałem ogromne problemy, jak czytałem i pisałem o Uchu Igielnym, żeby te klocki wszystkie jakoś no, uporządkować, bo ja lubię porządek czasowy, tak? Nie da się, a mimo to powieść no, tą swoją taką wielogłosowością i tymi wieloma takimi punktami widzenia, choć narrator panuje nad tym wszystkim, jest tym szefem, no jest arcydzielna. No. No właśnie, tylko no tutaj musimy się spotkać, kiedy rozmawiamy o książce i ją doceniamy, choć każdy z nas z innego punktu widzenia. Tak? Ja to słowo panowanie traktuję jako pewnego rodzaju osobistą, prywatną historię ironicznego dystansu do panowania. Po prostu. Mm-hmm. Tak? Słowo panowanie, pańskość, tak, nadzór traktuję jako coś, co mam, a z czego chcę zrezygnować w dużej części. Czyli właśnie nie układam, jakby nie, w jakimś sensie porządkuję, ale inaczej. Moim zadaniem było sprawić, żeby nadal te wszystkie elementy, które nazwałeś też klockami, były w wiecznym ruchu. Tak? Żeby ta układanka nigdy się nie ułożyła w coś, w czym rozpoznajemy wzór jakiś egzystencjalny i losu. Chociaż sam Myśliwski to robi często w komentarzach, ale ja coś innego robię. Ja chcę sprawić, żeby to nadal żyło, wibrowało i było tajemnicze, więc bardzo często zaprzeczam nawet, albo uchylam pewne wnioski ostateczne i posługuję się metaforą, żeby nie ułożyć tak w rezultacie. No, słowo porządek traktuję jako jedno z najbardziej demonicznych słów tak, współczesnych. Mm-hmm. Tak? Czyli no, stąd ten cytat z Canettiego, tak? Czyli kogoś, kto wyrzuca wszystko, co nie pasuje do porządku w pomieszczeniu, aż zostaje sam z pustymi śniadami, bo nic mu nie pasuje, bo założył pewien idealny porządek. Otóż no, uciekam przed tego rodzaju sugestiami, raczej mam inną. Tak? Zostaw wszystko, co nie pasuje. Tak? Zostaw wszystko, co może być właśnie elementem następnej inwencji, co pociągnie cię dalej, no bo porządki, szczególnie ostateczne, piekielnie trudno poddać improwizacji. To jest prawdziwe wyzwanie, kiedy coś już jest zracjonalizowane, uporządkowane i oczyszczone, a ty masz to potraktować jako standard, który żyje. Oczywiście, no tak. Ale to jest znowu głos przeciwko teorii. I bardzo... też w jakimś sensie przeciwko historii literatury, definiowanej ciągle jednak jako porządkowanie. Przeciwko ściśliwości, no porządkujemy, prawda? Książka o improwizacji to nowy zupełnie temat, prawda? Na który mówi, tak, chce wprowadzić coś zupełnie innego do historii literatury, pokazać, jak ona inaczej funkcjonuje. No pewnie, że opowiadam się za raczej humanistyką niż tak, tym scjentystycznym szaleństwem. I że scjentyzm traktuję też jako coś, co jest koncepcją polityczną i mi daleką bardzo. Nie żebym negował naukę jako pewną formę postępowania, ale prymat nauk ścisłych w humanistyce no nie jest moją ścieżką, no mówiąc delikatnie. Po prostu nie robię tego. Wydaje mi się, że humanistyka, tak jak była rozumiana od niepamiętnych czasów, jest pewną mądrością tak, rzetelnego czytania, wykształcenia, wyobraźni, wrażliwości, słuchu muzycznego, najdziwniejszych rzeczy, które się składają na możliwości filologa. Czuję się częścią wielkiej tradycji literackiej. No cóż z tego, że ona może nie jest tak liczna współcześnie. No dobrze, czuć mi brat, to wiesz o tym. Jako autor cytowany w tej książce, tak, i ten, który jest też osobą, no, z którą sobie improwizuję, tak, i nazywam, tak, zostałeś wciągnięty ze swoim porządkiem w ten... Ja cię zaskoczę. Wrócę do kuluarowej rozmowy. No, poza muzyką i literaturą
i pasją, jaką, z jaką i literaturę czytasz, i muzyki słuchasz. No jest jeszcze jedna pasja, to jest siatkówka. To mhm. jest siatkówka. I mam takie poczucie, że aby osiągnąć w grze drużyny siatkarskiej element improwizacji, co na niedawno zakończonych mistrzostwach świata udało się chyba Włochom, potrzebna jest najpierw warsztatowa maesteria. Tak. Czy twoi pisarze taką warsztatowo, językową maesterię osiągnęli? Jak ci się wydaje? No, różnie to wygląda, prawda? Podziwiam. Gdybym miał tutaj jakieś hierarchie tworzyć, oczywiście to podziwiam najbardziej z tych autorów Schulza i Myśliwskiego. No tu Wima też, ale o którym niewiele mówię. Ich zaufanie do języka wynika z tego, że bardzo wiele potrafią. Czyli pozwalają, żeby literatura przez nich mówiła. To jest wielkie zaufanie, prawda? Że ich nie ośmieszy, prawda? Że ich nie zdemaskuje. Pozwalają jej mówić, pozwalają jej się tak toczyć, przetwarzać, opowiadać. Dlatego lubię ich to jakby wyzwolenie z panowania. Oczywiście to lubię też w Gombrowiczu bardzo, wtedy kiedy jemu samemu nawet się wydaje, że panuje nad to, nad swoim pisaniem. Tak, no bo to jest ta zadziwiająca historia, w której on odziedziczył te koncepcje dyrygowania wszystkimi, dyrygowania oczywiście osobami z życia osobistego, ale też postaciami z dramatów, że to tylko figurki, które on przestawia. A przecież Gombrowiczowi tak, te figurki uciekają cudownie, tak? Zaczynają żyć własnym życiem. To jest najbardziej niezwykłe w jego książkach. Oczywiście on bardzo często potem musi tak skręcić to wszystko, żeby wyszło na to, tak, że jednak panował, że jednak porządkował to i podporządkował czemuś, ale to nieprawda. Tak jak w Transatlantyku, który jest tak wspaniałą gawędą. No to też jest jakby szukanie takich głosów w kulturze polskiej. No, ale nie ma przypadku w tym, że dwie ostatnie powieści Gombrowicza, myślę o pornografii i kosmosie, kończą się czym? Rejteradą. Tak. Ucieczką. To prawda. No, robią bałagan, uciekam. Jest, tak. Ale to jest oddanie panowania jednak. No właśnie. Jeśli mogę coś jeszcze dodać tamtego wątku, że w kulturze istnieją głosy, które zapewniają zdolności narracyjne, właśnie zdolności do improwizowania. I w kulturze polskiej takim głosem była, powiedzmy sobie, gawęda szlachecka, która przez Fredrę aż doszła do Gombrowicza. Pewnie jest ostatnim autorem, który potrafi tak jeszcze opowiadać. Mm-hmm. Nie w tym znaczeniu, że naśladować, bo to bardzo wielu potrafi, tylko że to jest zdolność do poznawania świata, opowiadania, przekształcania i tak dalej. Ta paskowska, ta właśnie fredrowska zdolność. Gombrowicz pewnie był ostatnim, kto jeszcze tę pańskość potrafił rozprzęgnąć, żeby gawędzić. Szukam takich innych głosów, stąd bardzo potrzebny byłby Myśliwski, tak? Z tą pewnym mitem kultury mówionej, chłopskiej, tak wieloznacznej i głosami tamtego świata. No i oczywiście ten, który przekształcił ortodoksję, tak, czyli Schulz, przekształcił ją w coś tak wspaniałego, cudownego, tak nowoczesnego, tak, to zagrał na micie tamtej kultury. No to jest następny głos tego świata. Najtrudniej z Witkacym, prawda? Bo Witkacy został wykształcony jako artysta i to było na swój sposób nieszczęśliwa historia, ale kiedy już się wyswobodził z tych różnych kaftanów, Witkacy nam opowiedział coś, co jest no, zadziwiająco oniryczne, szalone, najbardziej niesamowite tak, w sztuce nowoczesnej. Nawet jeśli zobaczymy, jak wiele tam jest jakby słabości, nawet mielizn,
To jest ten głos olśniewającego tak absurdu, nonsensu istnienia, po prostu fantastycznej wyobraźni, tak? Chwytu, który, na który nikt się nie może odważyć. To prawdziwa wolność. No, gdzieś ona wyrasta z tej tradycji wschodniej, no bo przecież ci Witkiewiczowie ze wschodu są, ale tu jest coś więcej właściwie. Ten wspaniały kontakt ze sztuką nowoczesną, dwudziestowieczną i z jej odwagą. No więc ja tak sobie myślę, prawda, wydobywam te głosy, mówiąc, posłuchajmy, one jeszcze zapewnią nam jakiś rodzaj wolności wewnętrznej. Tak? Improwizujmy z nimi, tak? Bo to gwarancje naszej niezależności, naszej tak, fantazji i tak dalej, naszej osobistej inwencji po prostu. Fantastyczna odpowiedź, bo oczywiście pod tekstem mojego ostatniego pytania o maesterię był Witkacy, i który wydaje mi się, że spośród wszystkich tych pisarzy, o których opowiadasz w książce, o których teksty czytasz, najsłabiej opanował tworzywo. Tak to, prawda? Że język sprawia pewnego rodzaju opór, tak mi się wydaje. Tak. Tak, bo sam się o to prosił. Nieustająco produkował różne rzeczy. I to też jest zadziwiające, że on narzeka na to, że nie może tworzyć sztuki. Ale każdy, kto patrzy na tę biografię, mówi, sam tego chciałeś. Sam tego chciałeś, tak, Witkiewiczu. Zmieniasz swoją filozofię, nieustannie dostosowując ją do okoliczności. Zaczynasz od, nie wiem, Schopenhauera, a potem przechodzisz historię, nie wiem, koła wiedeńskiego, neopozytywizmu, stawiasz znaczki, bo jacyś logicy i pojawia się filozofia formalna. Nieustannie się dostosowujesz do języków, tak, pisania, przekształcasz swój system i ciągle innych uczysz swojej teorii. No to jak wracasz do pisania, a ciągle wraca, to ci nie idzie. Ale to też taki artysta totalny, nie? Tak. To i fotografia, i te krótkie, no właśnie, tak, krótkie rymowanki, no niezwykłe. No właśnie, ale wraca do pisania i jest wściekły na to, co mu się pisze bardzo często. Tak? Próbuje to poprawiać potem. Nie chce mu się poprawiać, jak to u Witkacego. Zostawia te wszystkie brudy, tak, te chwilowe pomysły. Ale to, co potem robi z tym dziełem, z tym jakby naddatkiem komentarzy i znaczy go wyzwala z niego. Więc no nie pozwalam sobie na te oceny, tak? Bo przecież znam dobrze powieści, spędziłem masę czasu na czytaniu powieści, prawda? Nie pozwalam sobie mówić o tym, że to słabe, gorsze i tak dalej. No myślę sobie tak jak o tych wielkich autorach, którzy przynoszą swój tomik do wydawnictwa i ktoś mówi, ale to są słabe wiersze. A ten ktoś mówi, no tak, mówi, są, tu jest słaby, tu jest średni, ale trzeci jest genialny. I jak na tym tle to wygląda? No to u niego jest tak właśnie, tak, że ten fragment wyciągam, który jest nadzwyczajny, no i przechodzę do porządku dziennego nad tymi słabościami. No jesteś zadowolony z tej książki? Nie. 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 Jest już za tobą. Ja już myślę o czymś następnym. Czy zadowolony. W takich chwilach, kiedy mówicie ze mną, to jestem zadowolony. Tak? Że ona powstała. Ona już ma troszkę czasu i już o niej tak nie myślę, tak? Już myślę o innych kwestiach. Nie. Zdradzisz? Wiesz, są dwie takie postawy wobec książki. Tak, że ktoś patrzy po latach i mówi, tutaj niewiele czasu upłynęło, mówi, ale tu jest dużo błędów, wiele bym poprawił. No i druga postawa, nie no, to jest świetne, znakomite i tak dalej. Są dwie choroby. Ta druga jest nieuleczalna, tak, że to jest świetne. Więc ja ani jednej, ani drugiej staram się tak nie ulegać, nie chcę wpaść w te choroby, w ogóle tego nie czytam już. Więc raczej chciałbym te elementy inwencji, które tutaj mi się pojawiły, które są tymi jazdami w tym tekście, wykorzystać jako swobodne teraz pisanie, w której już literatura mnie nie ubezpiecza. No i to jest odpowiedź na twoje pytanie. A książki o Schulzu nie będzie? A. Twojej wielkiej miłości? Napisałem troszkę. No tak, tak. Napisałem troszkę. I to jest taki autor, który po prostu każe ci się usprawiedliwiać, że piszesz.
za każdym razem. Bo to jest tak wielkie pisanie, że twoje własne zawsze wydaje ci się niedobre wobec tego. Ja mam zobowiązania wobec tych autorów, tak? Mam na pewno zobowiązanie, żeby spośród, nie wiem, 800 stron, może więcej, napisanych o Witkacem, tak, żeby złożyć z tego jedną rzecz po prostu. Mm-hmm. I tak samo jest z Schulzem. To jest to takie samo zobowiązanie. No, jest to zobowiązanie nieprzemijającej miłości. Jesteśmy z Kasią Koszaną, która przed chwilą siedziała na tym miejscu. Chwilę ponad, już dłuższą chwilę po kolejnym Schulzfeście w tym roku w Rochobyczu i Lublinie. No i 2 tygodnie gadania o Schulzu z bardzo różnymi ludźmi, nie tylko literaturoznawcami, ale też oglądania tego, jak Schulza widzą artyści, jak Schulz przenika w muzykę, jak Schulz przenika do teatru, jak Schulz odnosi się do przecież zupełnie innej sytuacji historycznej współczesnej Ukrainy. No, worek bez dna. I taka wielka właśnie inwencja, czy inspiracja literaturą. Bo tak naprawdę wszyscy tam byliśmy, dlatego że czytamy Schulza, niekoniecznie jesteśmy cudzysłów Schulzologami. Stąd moje pytanie i takie... Tak, no to jest cudowne środowisko. Ja jeszcze tylko powiem na sam koniec. Ale czy znasz kogoś, tak, poza mną, kto czyta Schulza, Myśliwskiego, Witkacego, Gombrowicza i Tuwima? Zobacz, co za niesamowita uzurpacja. No połączenia... siebie znam. Właśnie ciebie i ciebie troszkę. Choć nie wszedłeś na tereny Witkacego. Nie odważyłem się jeszcze. No. Tym chyba możemy skończyć, prawda? Tak. Tą pochwałą różnorodności, oby mnie nie zabiła. No to ja zakończę zdaniem ostatnim z recenzji. Gratuluję tej książki. Dziękuję, że przyjechałeś.